Well, there's a fan club for this man, Adam Małysz. Adam Małysz, as the Polish fans, of course, call him. That's the way his name should be correctly pronounced in Poland. Apollonius Tyner looking on. It's good. It's good. It's going to be long. Oh, he is over 140 metres. He has such aggression, but he gets the angle of attack so well over the table. Look at this. Like an arrow, then establishes, climbs, and he's really flying for fun here. This is over 140 metres. And unlike yesterday when he did 151 and a half and was almost apologetic for not getting a telemark, today this comes with a quality landing. 419s, 157 and a half points for Adam Małysz, the first round leader. A teraz Adam Małysz. Myślę, że milionom widzów teraz w Polsce przed telewizorami mocniej biją serca. Chcielibyśmy, aby Adam poszybował ich jak najdalej i aby bezpiecznie wylądował. Jest tutaj około 1000 kibiców z Polski. Jest trener Apollonius Tyner, też na pewno lekko zdenerwowany. I Adam Małysz. Druga próba Polaka w konkursie w Willingen. Ładnie, wysoko leci Polak. Będzie daleki skok, będzie daleki, przeskoczył skocznie, ustał. Już zadrżałem na moment, no to jest na pewno ponad 143 metry. Nie było już mowy, aby wylądować telemarkiem. Polak właściwie walczył już tylko o to, aby bezpiecznie wylądować. No myślę, że w tym skoku Adam Małysz potwierdził, że jest w tej chwili najlepszym skoczkiem świata. Że ten pierwszy, niezbyt udany skok, 122 metry, to był tylko wypadek przy pracy. Gorsze warunki pogodowe, może jakiś minimalny błąd na progu. Spójrzmy raz jeszcze. Chyba nie było nawet podpórki. Zobaczymy, jak interpretują lądowanie sędziowie. Na pewno odejmą kilka punktów za brak telemarku. Po 16-16,5 punktu. A jaka była odległość Adama Małysza? Nie mamy jeszcze pomiaru odległości. Być może skoczył poza ten obszar objęty wideokamerami. 151,5 metra. Nowy rekord skoczni w Willingen. No myślę, że Adam Małysz pokazał tutaj swój lwi pazur. Przegrywał z Risto Jussilainenem po pierwszej serii, mówiłem, nieco ponad 7 metrów. ...135-metrinen riitti kuudenteen paikkaan. Nyt pitäisi repäistä 5 metriä pidemmälle kuin tämän kärki, tämän kisan kärki. Ja sieltä tullaan kuvitteellinen kärpännahka. Viitta mukana ja oi mikä hyppy! Aivan loistava hyppy! Ja nyt taitaa tärykalvot olla puhki monessakin paikassa, ne kaikkia vierestä istuvalla todilla. Skakał będzie Jurij Tepesz. Jest już zielone światło dla syna Mirana Tepesza. No i popatrzmy na skok niespełna 25-letniego Słoweńca. O, bardzo ładnie, daleko! O, wczoraj także z dobrej strony pokazał się w kwalifikacjach, był trzeci. No i chyba ten mały kryzys formy, jaki dotknął go podczas konkursów w Sapporo, ma już za sobą. 152 metry, a zatem wyrównany rekord obiektu, który od 2005 roku należy do Jana Ahonena. Brawa dla Jurija Tepesza za ten skok. Ponad 2 metry, wiatr na sekundę. Będzie miał odjęte 24 punkty właśnie za ten wiatr z dołu skoczni. No ale bardzo wysokie noty sędziowskie po 19,5 punktu od czterech arbitrów. No i ta odległość 152 metry wyrównana.